Celne podanie do Kamai Smalls. January. Rzuty z pół dystansu. Inny Bogiczewicz i mamy remis w tym. Próba, ale to próba nie mogła się udać. Otoczona przez dwie rywalki Nina Bogiczewicz. Jeszcze raz próbuje i z końcową syreną Serbka. 23 punkty Kamai Smalls. Popatrzmy, jak odpowie ekipa. No. Piłkę. Teraz January. Teraz na skrzydło z pół dystansu. I Nina Bogiczewicz w grze, no ale teraz będą musiały już agresywnie próbować wyłuskać tę piłkę. Jessica January. Oddanie pod koszem i jeszcze celny. W tłoku. Oż już tutaj za mocno położona ta piłka na tablicy. I teraz świetne dogranie January do Bogiczewicz. I Sosnowiczanki, Sutherland. I teraz z pół dystansu skutecznie Nina Bogiczewicz. Segerer do January. Ależ teraz uciekła po linii końcowej Nina Bogiczewicz. Sobie zawodniczki z Wrocławia. Bogiczewicz. Saishon Sutherland, Nina Bogiczewicz za trzy w odpowiedzi trafia. Najlepiej punktująca. Dokładna próba podania i zobaczmy szybki atak Ślęzy, ale Bright tam wyrzucona wręcz za kosztem podaniem. Nie trafia w pierwsze tempo, ale od czego jest Anna Jakubiuk, kapitan Ślęzy. Zbiera w ataku i dobija. 7 punktów wzrostu prowadzenie ekipy z Wrocławia. A przypomnijmy, że do przerwy to gospodynie prowadziły jednym oczkiem. Bogiczewicz łatwo zgubiła Jakubiuk i trafia z pół dystansu. January. Daleko od kosza, Nina Bogiczewicz szuka swoich pierwszych punktów w tym meczu i znalazł paszportem. Niedobre podanie Boży, przechwyt i w kontrze Zuziak do Bogiczewicz. Jessica January. Na czystej pozycji Bogiczewicz trafia! Trafia za trzy Nina Bogiczewicz. Przypomnijmy, do dzisiejszego meczu 18 średnio. Tymczasem Bogiczewicz. No proszę, są problemy, żeby trafiać. I Kekhauser ma już 8 punktów na swoim koncie. Tymczasem Bogiczewicz nie trafia, ale zbiera w ataku Sutherland. Świetnie do Bogiczewicz. Świetnie. 40 do 49. January do Bogiczewicz. No tak, tak. Jak Fontaine nie trafia, ale tym razem dobrze zastawiła Nina Bogiczewicz. W kontrze, zatrzymana kontra, ale za trzy. Dobrej pozycji ta piłka. Biurka Aisha Sutherland. Bogiczewicz za trzy. Trafia w tej samej pozycji, co na 63 punkt.
Jessica January w narożniku zagoniona bez możliwości większego zagrania, ale świetna asysta do Niny Bogicewicz na biegty, więc to mówi samo za siebie. Bardzo dobrze weszła w ten mecz i oby tak było do samego końca. Nina Bogicewicz z pół dystansu, fenomenalny rzut. W dotychczasowych czterech spotkaniach Courtney Hurt notowała 14,5 punktu na mecz. Są punkty dla gospodyń. Nina Bogicewicz chwilę odpocznie przed drugą kwartą. W jej miejsce Ksenia Cichanienka. Świetne wyprowadzenie piłki z linii końcowej i Nina Bogicewicz. Jones niecelnie i ruszamy w drugą stronę. Mecz o nieprawdopodobnie wysokiej intensywności. Świetne dogranie pod kosz do Niny Bogicewicz, a ta dopisuje na swoje konto kolejne 10 punktów przewagi drużyny gości. Czy Jessica January na spółkę z Niną Bogicewicz odrobią te straty? Bogicewicz z pół dystansu rewelacyjnie. To jak Nina rzuca z pół dystansu, zbiera piłkę Jessica January. O, leż tutaj ankle breaker. Tylko czy tam nic się nie stało, bo są punkty Niny Bogicewicz. Celny rzut Niny Bogicewicz, dokłada ona 16 punkt. Era Sosnowiec, teraz January. Na koźle próbowała podanie do Niny Bogicewicz i ta skutecznie z okazji końcowej dla Sosnowca. 14 sekund na dogranie Bogicewicz. Z pół dystansu skuteczny rzut. January próbuje grać z Kudim, tyłem do kosza, oddanie na obwód i kolejna celna trójka Nina Bogicewicz. January traci piłkę, Sagerer wypuszczona w ataku szybkim, ale wytacza się ta piłka, zbiera Bogicewicz. Ponawia tą akcję, nie wrócił rep. Sagerer, rozrzucenie, Znorowska, niecelnie z pół dystansu zbiera Bogicewicz, dobija. Goodwin, a świetny przechwyt January, wypuszcza Bogicewicz, ta skutecznie. No nie, mogą tak Poloniewski tracić, a zagłębia Sosnowy. Wojtala znaleziono na linii rzutów 3-punktowych, podaje do Bogicewicz, a ta skutecznie za 3 punkty. No i Kurt Goodwin stara się na całym parkiecie opóźniać akcję Sosnowiczanek. Bogicewicz z dystansu za 3 punkty, celny rzut. Czwarta trójka, jeden rzut celny, teraz szybko Sosnowiczanki. January do Bogicewicz. Za 3 celnie i 8 sekund i strata po pół dystansu, niecelnie. Nie zbiera Bogicewicz. Nina Bogicewicz indywidualnie i od razu widzimy. Lundqvist. Klara Lundqvist pod kosz. To chciała grać do Kunek, ale zbyt czytelna ta próba podania i Bogicewicz zalicza przechwyt. I w szybkim ataku. Oj, zobaczmy jak sprytnie tą akcję. W tej pierwszej kwarcie ekipa z Sosnowca, January. Piłka do Niny Bogicewicz. Bogicewicz z pół dystansu i skutecznie. Piłka do Bogicewicz. Blisko niej Kunek. Nina Bogicewicz. Bardzo blisko niej była Morgan Birch, ale zobaczmy jakąż akcję w obronie zagrała Jessica January. No Birch miał już otwartą drogę do kosza. Ale January zabiera jej piłkę z kozła, a w odpowiedzi trafia za 3 punkty. I Sosnowiczanki. Grzegorowska zatrzymała kozioł, podanie do Bogicewicz. Ta za 3 punkty, zobaczmy, Nina Bogicewicz z 7 metra. Opłacać się będzie granie długich akcji. Natomiast coraz szybciej grać będą musiały zawodniczki Arki. Cały czas Bogicewicz na koźle. Bogicewicz przeciwko Klarze Lundqvist. No i widzimy.
Zagerer. Bogiciewicz po raz trzeci za trzy i po raz trzeci trafia Nina Bogiciewicz. No niesamowity, ale nie trafia. No już Sosnowiczanki, jest January. Miała trochę więcej miejsca January, ale gra do Bogiciewicz, a ta trafia po raz czwarty z dystansu w pierwszej kwarcie, wpadała do kosza. No to dlaczego tak nie grać? Pamiętamy rzut trzypunktowy Gajdy tuż przed przerwą na żądanie dla Zagłębia. No a kolejny rzut za trzy w wykonaniu Sosnowiczanek, no trochę w akcji podkoszowej. Polkowiczanka to oczywiście z numerem 14, może na puter, no ale po drugiej stronie ciągle Wojtala próbuje wejść pod kosz, kosza. Trzeba penetrować, no i tak też zrobiła faulowana Weronika Gajda przy tej próbie wejścia pod samą obręcz, doświadczona. Jessica January z dalekiego dystansu, rzut trzypunktowy niecelny, ale zebrana piłka przez Ninę Bogicewicz i tutaj mamy punkty. Z Poznania na parkiecie pojawiła się Agata Makurat. Rzut trzypunktowy celny, Nina Bogicewicz. Świetny teraz przechwyt Niny Bogicewicz, szybkie odegranie, oj, niecelny rzut teraz w wykonaniu Klaudii Wnorowskiej, która dopiero co pojawiła się na parkiecie, ale z ponowienia, z linii rzutów osobistych, Demczur już dwie celne trójki na trzy próby. Odpowiedź, świetna Nina Bogicewicz, za trzy. Ręka jest dobrze skalibrowana, jeśli chodzi o rzuty dystansowe. Można było spróbować, ale tak, tutaj także świetnie jest skalibrowana fauli dodatkowych. Faulowała Popowicz. Ależ teraz nie zdążyła z faulem tam McCray i świetnie wykorzystuje to Nina. Zapowiada nam się prawdziwa jazda rollercoasterem i wymiana ognia. Ona za trzy. Niecelnie. January. No widzimy tutaj taka akcja w stylu jak w pierwszej połowie, gdzie January szybko transportuje piłkę na drugą połowę. Jedyne dwie niecelne. Aisha Sutherland mocno traktuje w obronie Agatę Makurat. I świetny rzut z pół dystansu. Nina. Bogicewicz. O tablicę! Świetny rzut Niny Bogicewicz. I ta także